Halo, witam wszystkich. Wybiła 18. Poczekamy jeszcze dosłownie kilkanaście sekund, żeby wszyscy mogli się połączyć, żeby zachowała się platforma i będziemy zaczynać. OK. Jeszcze raz witam wszystkich podczas drugiego webinarium organizowanego przez TIKMIL poświęconemu podstawom na rynku walutowym. Ja nazywam się Paweł Mosionek i reprezentuję portal forexclub.pl. Na początku dajcie znać, czy dobrze mnie słychać. Dajcie też znać, czy widać pulpit, który udostępniam. Będę przeskakiwał między oknami i wszystko powinno sprawnie działać. Sprawdzaliśmy to, ale jeszcze fajnie dajcie znać tutaj, tu gdzie możecie zadawać pytania albo na czacie. OK, mam już informację, że wszystko działa, to będziemy zaczynać. Tutaj klasycznie jeszcze przypomnę odnośnie webinariów. Podstawę rynku Forex w każdy wtorek o godzinie 18, 45 minut prezentacja i 15 minut sesja pytań. Drugi rodzaj spotkań to jest live trading, czyli sesje handlu na żywo, prowadzone już przez Piotra Wilczyńskiego. Każdy czwartek o 9:00. Przez półtorej godziny Piotr analizuje na żywo rynek na realnym rachunku, dokonuje transakcji i pokazuje, w jaki sposób on patrzy na Forex. W dzisiejszym odcinku skupimy się na platformie MT4, platformie MetaTrader 4, która jest najbardziej popularną platformą na rynku Forex. Platforma transakcyjna, która ma już 12 lat, ponad 12 lat, bo wyszła na początku 2005 roku, więc swoje już ma. Od tego czasu przeszła szereg aktualizacji, choć jeśli sobie porównamy tą pierwszą wersję i tą, z którą mamy do czynienia obecnie, czyli z tym tak zwanym buildem 1090, taka większa aktualizacja ostatnio była 19 maja tego roku, to zauważycie, że aż tak spektakularnych zmian, szczególnie w wyglądzie, nie ma. Funkcji trochę doszło, natomiast nie są to jakieś drastyczne zmiany, więc nawet jeśli ktoś używał dawno temu tej platformy, no to teraz nie powinien być zszokowany tym, jak ona wygląda. Ja osobiście używam MT4 od 2006 roku, więc niewiele po tym, jak zadebiutowała ona na rynku. I muszę powiedzieć, no, że cały czas, mimo tego upływu lat, nie zostaje ono mocno w tyle za nowszymi konkurentami. Natomiast z czego wynika ta popularność? MT4 jest swego rodzaju fenomenem. Czytałem jakieś 2 lata temu artykuł, który powoływał się na dane nieoficjalne, że z MT4 korzysta ponad 300 brokerów Forex na całym świecie. Jeśli sobie porównamy do polskiego rynku, gdzie obecnie mamy 6 brokerów Forex, no to widzimy, jaka to jest skala, prawda, ilu brokerów obecnie korzysta z tej platformy, no jaka to jest potęga. Więc mamy MT4, później długo, długo nic i potem już mniej popularne platformy. Co prawda z czasem w najbliższym roku, może 2 latach,
przyjdzie nam się z nią pożegnać na rzecz nowszego dzieła MetaQuotes, czyli firmy, która jest twórcą tego oprogramowania, ponieważ od 3 czy 4 lat bodajże na rynku jest dostępna równolegle piąta wersja tej platformy MT5 i będzie pewnie stopniowo wypierać MT4. Tam już zmiany są bardziej spektakularne, gdzieś więcej różnic wyglądowych i funkcji, które doszły, których cały czas nie ma na MT4, no ale to dopiero przed nami. Na razie MT5 jest w tle MT4 cały czas, jednak traderzy wolą korzystać mimo wszystko z MT4, czyli jego starszego oprogramowania. Ale z czego właśnie wynika ten fenomen? Jest przede wszystkim funkcjonalna i przejrzysta. Mimo tego upływu lat, ten design, który jest zaprojektowany już na samym początku, cały czas odpowiada traderom, czy wszystkie rozlokowane narzędzia, to gdzie, jak się poruszamy po platformie, jak ona wygląda, cały czas jest pożądane przez traderów i po prostu wygodnie się z niej korzysta. Jest po prostu intuicyjna, wiemy co gdzie jest i automatycznie, jeśli później włączamy sobie inną platformę, to patrzymy zawsze na nią przez pryzmat MT4. Ten fenomen tego, jak szybko i dynamicznie rozpowszechniła się ta platforma na całym świecie, jest też zasługą tego, że możemy tam tworzyć własne narzędzia w oparciu o stosunkowo prosty język programowania. Nawet jeśli osoby, które nigdy nie programowały, to po jakimś krótszym czasie, krótszym bądź dłuższym poznawania tego języka programowania, są w stanie może nie tyle stworzyć od podstaw własne narzędzia, ale chociaż je modyfikować, takie, które już istnieją. I przez to też jest dostępna w sieci cała masa darmowych rozwiązań, ale też i komercyjnych, bardziej rozbudowane, które możemy sobie bardzo szybko, łatwo zaimplementować do platformy. Więc istnieją same serwisy, gdzie są po 1000 wskaźników, które możemy sobie dodać. No i to też jest tym, co bardzo rozciąga możliwości tej platformy. Możemy sobie ją dopasować do własnych potrzeb, korzystać z narzędzi, których inne platformy nie mają, a to jest bardzo, bardzo proste do zaimplementowania. Ale oczywiście MT4 to nie ideał, więc cały czas mimo tych wielu aktualizacji, które przeszły w przestrzeni ostatnich 12 lat, czyli od daty premiery, cały czas ma takie słabsze strony, które są, na które traderzy narzekają, mimo że bardzo długo z niej korzystają. No przede wszystkim trailing stop, gdzie platforma musi być włączona, to o tym powiem jeszcze później. Są ograniczenia, jeśli chodzi o testowanie automatów oraz stosunkowo niewiele interwałów czasowych. Tutaj może przejdźmy sobie już do platformy, bo na tym będziemy bardziej bazować. Myślę, że ta prezentacja będzie tylko takim dodatkiem, natomiast najlepiej pokazywać w praktyce, jak to działa. I tutaj mamy platformę MT4, którą także oferuje Tickmill. Tutaj jesteśmy zalogowani na koncie demonstracyjnym. Tylko włączę sobie Spotlight. O, teraz być widać mój kursor. I tutaj mamy widok domyślny, czyli to, jak mniej więcej wygląda platforma MT4 przy pierwszym uruchomieniu. Co prawda, tutaj włączyłem jakiś inny szablon, ale mniej więcej tak to wygląda. I na początku mówimy sobie obszar roboczy, to gdzie co jest, jak tym się obsługuje. Postaram się Wam przedstawić jak najwięcej ciekawostek, których później trudno, ciężko znaleźć na sieci, a które przydają się w codziennym użytkowaniu platformy. No tak, na pierwszym planie, tak jak zresztą dominuje tutaj na Forexie analiza techniczna, to mamy oczywiście wykresy, które są podstawą. Domyślnie tutaj mamy ustawione jakieś wskaźniki, prawda, kolorowe kreski, słupki, migające okienka. To sobie zaraz wszystko ładnie uporządkujemy. Więc na pierwszym planie są wykresy i później mamy kolejne moduły.
Na samym górze mamy tak zwany górny pasek narzędziowy. Czyli tu mamy pierwsze menu z ustawieniami i drugie później niżej z paskiem narzędziowym. Z lewej strony później jest moduł związany z kwotowaniami oraz dostępnymi instrumentami. Dostępny także jest nawigator z danymi do logowania i na dole wartość naszego konta wraz z historią rachunku i narzędziami dodatkowymi, jak też logiem, czyli zapisem tego, co dzieje się na naszej platformie. Ale po kolei. Zacznijmy od górnego paska narzędziowego i tego, co możemy sobie z nim zrobić. Tak wygląda on w standardzie, natomiast no, możemy sobie go spersonalizować własnych potrzeb, czyli na przykład jeśli chcemy oszczędzić sobie miejsce, możemy sobie go później poprzesuwać, tak, albo pododawać poszczególne ikony, klikając prawym przyciskiem myszy na te narzędzia, możemy sobie wybrać dostosuj i tutaj z listy można sobie wybrać to, co chcemy, aby było widoczne. Czyli jeśli na przykład korzystamy bardzo często z linii Gana, bierzemy wstaw i tutaj na tym pasku jest dodawane określone narzędzie. I tak samo możemy sobie też wyeliminować to, czego nie chcemy, żeby po prostu skrócić ten pasek i tym samym oszczędzić miejsce. To samo możemy zrobić z każdą inną. One są podzielone na takie mini strefy, czyli tutaj mamy właśnie narzędzie analityczne, tu mamy narzędzie dotyczące wykresów i tak wszystko po kolei możemy sobie spersonalizować tak, jak nam wygodnie. Tak samo możemy usunąć sobie dany interwał czasowy, domyślnie są widoczne wszystkie dostępne, jakie są na MT4 i tu dodatkowe narzędzia odnośnie samej platformy, jak tester strategii, czy też to, co nam się wyświetla. Okno rynek, nawigator, terminal, backtester i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli ktoś na przykład nie używa backtestera, może też sobie z tego paska to usunąć. Wykresy domyślnie są uporządkowane jako cztery w jednym oknie, tak? Możemy sobie bardzo szybko powiększyć dwukrotnie klikając i wtedy mamy pełnowymiarowy wykres na całym oknie. No i też możemy sobie to szybko zmniejszyć. Mamy kilka sposobów na ich rozmieszczenie, na przykład kaskadowe, poziome, pionowe albo uporządkowane. Jeśli mamy na przykład coś tutaj nam nie gra, prawda, bierzemy w porządku i to powinno sobie tutaj wskoczyć coś. Akurat korzystam z platformy przeznaczonej na MacBooka, a nie na Windowsa, więc niektóre funkcje czasem nie działają tak, jak powinny, ale z grubsza to jest wszystko to samo, więc nie powinno być tutaj większych różnic. OK, przejdźmy sobie teraz do okna rynek. Rynek to jest okno, w którym znajdują się wszystkie kwotowania oraz lista instrumentów. Domyślnie nie widzimy wszystkich instrumentów i pierwszym krokiem, aby zobaczyć to, jakie instrumenty mamy dostępne do handlu danego brokera, wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierzemy pokaż wszystko. Wtedy lista rozwija się dużo, dużo bardziej i tutaj mamy wszystkie instrumenty, które możemy handlować, które broker ma w ofercie na tej platformie. Automatycznie jest ich dużo, dużo więcej. Możemy także sobie tutaj je ukryć, wtedy zostają tylko te, które są aktywne na wykresach. Ale weźmy sobie to wszystko. Możemy także tworzyć własne zestawy, więc jeśli pasuje na to, co tutaj mamy, prawda, możemy sobie ten zestaw zapisać jako wszystko. Lub też na przykład, jeśli korzystamy tylko z indeksów, usuwamy sobie pozostałe instrumenty, zostawiamy indeksy i tyle.
Tutaj wchodząc sobie w symbole, mamy także dostępne posegregowane te rodzaje instrumentów na poszczególne klasy. Tak samo możemy sobie ukrywać np. CFD, pary walutowe itd., itd. Jest tu naprawdę sporo opcji do konfigurowania. No i tym sposobem zostały nam instrumenty oparte na obligacjach oraz indeks. Warto tutaj sobie zwrócić uwagę na to, że mamy dostępne tylko ceny bid i ask, natomiast bardzo fajną rzeczą jest, która została dodana bodajże za rok lub dwa lata temu, jest pokazywanie, tutaj wpotowanie wartości spreadu. Też klikamy prawem, wybieramy spread i tutaj w punktach w tej kolumnie, gdzie oznaczony myślnikiem, mamy pokazane wartości spreadów w danej chwili, które na bieżąco się oczywiście zmieniają. Trzeba pamiętać oczywiście, że to są punkty, czyli to piąte miejsce po przecinku i różnice właśnie wynikające z ceny bid i ask. No i to na bieżąco będzie nam się tutaj zmieniało. Warto sobie to rozszerzyć, bo przy niektórych kwotowaniach po prostu braknie miejsca, jak na przykład przy indeksach czy na złocie. Co dalej? Właśnie z tego poziomu możemy także bardzo szybko otworzyć sobie nowy wykres. Klikamy na dany instrument, okno wykresu i automatycznie otwiera nam się nowy wykres. Tu możemy także sobie rozciągnąć to okno o kolejne kolumny, dodając czas, pokazać cenę maksymalną i minimalną w danym dniu. No, ale według mnie to zakłóca przejrzystość całego tego modułu i lepiej sobie po prostu to darować. To okno jest już i tak na tyle małe i zajmuje dość sporo miejsca w szerokości, że według mnie nie jest to potrzebne. Tutaj widzę jakieś pytania, pojawiają się od Was, więc może zróbmy tak, że zostawimy je na koniec i po prostu możecie rzeczywiście śmiało zadawać, a na sam koniec po prostu hurtem wszystkie wątpliwości postaram się rozwiać. Więc kontynuując, to okno jest według mnie drugim najważniejszym po wykresach, więc tutaj analizujemy wykresy, tak co się dzieje na danych instrumentach, no a tutaj no wiadomo cały czas i tak warto monitorować. I tutaj ważny jest sama góra tego okienka obok rynek. Tutaj też jest zegar, tak, i to oznacza, że jeśli ten zegar się zmienia, to mamy połączenie z serwerem. Drugi taki sygnał jest potem, po czym możemy poznać, że jesteśmy połączeni z serwerem brokera, to prawy dolny róg i te paseczki, które są czerwone i zielone, które informują nas o aktywnym połączeniu. Więc tutaj też warto sprawdzać na bieżąco, czy ten zegar cały czas tyka, bo to zdarza się, że nawet jeśli mamy połączenie z serwerem, a zegar stoi w miejscu, to znaczy, że coś jest nie tak, i możemy mieć po prostu problem na przykład ze złożeniem zlecenia, bo serwer po prostu będzie stał w miejscu. Więc warto co jakiś czas sprawdzać, czy wszystko tutaj jest OK. Co więcej, na tym okienku, pod tym okienkiem mamy także taką zakładkę jak wykres tickowy. Szczerze powiedziawszy, nie znam nikogo, kto korzystałby z wykresu tickowego. Z tego wykresu tickowego na bieżąco. Według mnie jest to mało użyteczne, to jest małe okienko, żeby cokolwiek tutaj można było sobie analizować. Możemy dodać linię ASCII, zobaczyć, jak zmienia się spread. Natomiast te dane nie są zapamiętywane. Nie możemy w żaden sposób cofnąć się wstecz, zobaczyć, jak to wyglądało historycznie, więc to jest w pewnym stopniu mankament MetaTradera, że nie mamy dostępu do tych wykresów tickowych. Więc szczerze powiem, nawet nie ma co tutaj zaglądać.
Okno nawigator to przede wszystkim okno, w którym mamy dostęp do naszych rachunków, na których się logowaliśmy na danej platformie. Możemy logować się także na rachunki do innego brokera niż tego, z którego mamy ściągniętą platformę. O tym powiem jeszcze trochę później. Możemy też w bardzo szybki sposób dodać wskaźniki, strategie czy skrypty na dany wykres. Wystarczy, że sobie rozwiniemy tutaj listę wskaźników, znajdziemy interesujący nas wskaźnik, na przykład niech to będzie CCI. Metodą przytrzymaj, upuść, dodajemy. Więc jeśli ktoś stosuje wskaźniki, to tutaj w bardzo szybki sposób możemy sobie je pododawać na wykres. Tak samo z automatami, ale to także później. Dolna zakładka, tak zwany terminal, jest to zakładka, w której znajdują się otwarte pozycje, aktywne zlecenie. Na razie jest pusto, bo nic jeszcze nie otworzyłem. Jest też podziałem na aktywa, to jest stosunkowo nowe, jeśli chodzi o te cztery, patrząc na to, ile jest na rynku. Historię zawartych transakcji, wiadomości. Tutaj wiadomości są tylko w języku angielskim, są to wiadomości dotyczące rynku, do których broker podłączył platformę. Zazwyczaj są to informacje bardzo krótkie i raczej nie trzeba się na tym skupiać. Jeśli chcemy poczytać jakieś wiadomości obszerne, no to mamy już taki dostęp do nich w sieci, że bez sensu sobie zawracać głowę tym, co jest tutaj na platformie. Są też alarmy, czyli tak zwane powiadomienia o przekroczeniu przez rynek danego pułapu cenowego. To także powiem jeszcze później przy obsłudze wykresów. Skrzynka pocztowa. Tutaj naprawdę warto zaglądać. To właśnie tu dostajemy wiadomości od brokera, na przykład dotyczące naszego konta, czy też instrumentów, które oferuje. Zdarza się, że tutaj właśnie są informacje dotyczące zmian w godzinach handlu, na przykład w okresach świątecznych, więc tutaj nawet mamy taką informację z 30 czerwca od Tichmina. I on nas tutaj informuje odnośnie okresowych zmian w kwotowaniach instrumentów. Więc na pewno warto sobie co jakiś czas tutaj zajrzeć. Biblioteka, to akurat możemy sobie pobrać wskaźniki bądź też inne narzędzia z biblioteki MetaQuotes, którą oni oferują. One z reguły są darmowe, są też wersje płatne, więc co kto lubi, co kto potrzebuje, można sobie też to poszukać po prostu w sieci. Strategia. Jeśli korzystamy z jakichś właśnie wskaźników czy automatów, to tutaj zapisywane są wszystkie działania, które dotyczą tych narzędzi. Tu właśnie, tak jak dodałem do wykresu wskaźnik CCI, później go usunąłem, no to właśnie tutaj mamy o tym informację. No i dziennik, wszystkie dane dotyczące rachunku. Tyle, że trzeba pamiętać, że są to informacje, które odbyły się na rachunku, ale tylko na platformie, na której jesteśmy właśnie zalogowani, czyli tylko na tym komputerze. Jeśli na tym samym rachunku będziemy korzystać, będziemy się logować, ale z innego komputera, no to tamte czynności wykonane na tamtym komputerze nie będą znajdowały się w dzienniku. No i tu prawy dolny róg, czyli ten status połączenia. Widzimy, z jakim serwerem jesteśmy konkretnie połączeni przy kliknięciu, prawda, lewym przyciskiem myszy. Widzimy, jaki jest ping do serwera. 37 milisekund, czyli nie tak źle. I to są właśnie to okienko w prawym dolnym rogu i w lewym górnym przy zegar w zakładce rynek właśnie informują nas o aktywnym połączeniu. Oczywiście możemy sobie tutaj zrobić mały szablon, na przykład poprzestawiać te okienka. Wystarczy przytrzymać nagłówek i przeciągnąć tam, gdzie chcemy, więc nie musi nic wszystko na sztywno. To możemy sobie też tutaj w dół dać. Terminal możemy sobie przesunąć na samą górę, jak komuś wygodnie. Ja szczerze powiedziawszy preferuję to standardowe ustawienie, które jest według mnie najbardziej intuicyjne i przejrzyste. Tak samo możemy sobie przesunąć
tutaj interwały i oszczędzamy sobie między jedną linią w okresie. Mamy wszystko na jednym pułapie. Więc jeśli ktoś ma jakieś inne preferencje, na przykład chciałby mieć ten wektor z drugiej strony, no to śmiało można sobie to przestawić. I to już wszystko mówiliśmy, a teraz personalizacja ustawień. Są różne preferencje wśród traderów. Jedni lubią mieć właśnie to z jednej strony, drugi z drugiej, lubią mieć inne kolory. To, co możemy sobie zmienić w kwestii kolorystyki na MT4, to wykresy, czyli kolory, które są w oknie rynek, czy też tła w terminalu, nawigatorze, to jest nietykalne. Z tym nic nie zrobimy, to już jest na sztywno zaprogramowane i nie mamy w ogóle, nie możemy w to ingerować. Co innego jest z wykresami? Tutaj akurat mamy całkiem sporo możliwości i aby dokonać zmiany w ustawieniu wykresów, możemy sobie nacisnąć F8 na klawiaturze, też prawy przycisk myszy i na samym dole są właściwości. Domyślnie mamy dostępne trzy projekty kolorystyczne, czyli żółty na czarnym tle, zielony na czarnym i czarny na białym. Szczerze powiedziawszy, dla mnie najbardziej wygodną jest opcją zielony na czarnym, z racji, że najmniej męczy wzrok, bo to czarne tło i zielony kolor, który nie obciąża zbytnio wzroku. Jest to najwygodniejsza opcja, jeśli ktoś dłużej siedzi przy komputerze. Co prawda, te zielone świece nie są aż tak czytelne, według mnie czerwone z białym, czy też czerwone z niebieskim bardziej wyróżnia te świece. Natomiast to już możemy sobie zmienić tutaj z prawej strony. Mamy dostęp do całej kolorystyki, możemy sobie zmienić tło, prawda? To wszystko cały czas mamy podgląd do tego, co robimy. Tak samo tutaj świece, tylko na czerwono, możemy sobie całe je pomalować. I tutaj też na czerwono. I to też od razu wydaje mi się dużo bardziej czytelne. Ale to nie koniec, możemy sobie zmienić dużo, dużo więcej rzeczy, na przykład kolor wolumenu, kolor linii ASK, czy też poziomów stop, czyli to są te zlecenia oczekujące, jak take profit, stop loss oraz zlecenia buy stop, buy limit, sell stop, sell limit. To też możemy sobie zmienić, a to jak nam się podoba. Kolor siatki, szczerze powiedziawszy, ja z reguły preferuję, żeby ta siatka była po prostu wyłączona, bo to dodatkowo po prostu według mnie obciąża wzrok i zmniejszy czytelność wykresu. Ją możemy sobie zmniejszyć tutaj pod prawym przyciskiem myszy albo pod skrótem Ctrl-G. Siatka odhaczona i według mnie jest dużo, dużo bardziej czytelnie. Tak samo separatory okresów. Separatory okresów są akurat tutaj w właściwościach. Trzeba wejść w ogólne i oznaczamy sobie. I znikają nam te poziome linie, które wyznaczają nam, gdzie zaczyna się kolejna doba. Tyle, że trzeba pamiętać, że ten zegar, który jest podany na MT4, zawsze dotyczy czasu serwera brokera, więc nie mamy tutaj aktualnej strefy czasowej, w której my się znajdujemy, tylko zawsze jest to czas serwera brokera. I tu jest kolejna bolączka MT4. Nie ma możliwości zmiany tego interwału. Więc zawsze będzie to ten czas serwera i to na nim będą, według niego będą wyświetlane świece. Czyli jeśli sobie najedziemy na aktualną świecę, to mamy podaną godzinę 19, mimo że no, jest 18. Tak samo tutaj będzie, jeśli chodzi o czas zawierania zleceń. Otworzymy sobie zlecenie, to będzie ono otwarte o godzinie 19:29 czasu serwera, a nie 18:29. No niestety z tym też nie da się nic zrobić. Nowsze platformy, które są dużo krócej na rynku niż MT4, już taką funkcję mają, no tutaj niestety trzeba się przemęczyć. Co dalej? W ustawieniach wykresów
możemy dodać sobie taką fajną rzecz, jak pokaż linię ask. I szczególnie na początku zalecam Wam, abyście sobie ją też dodali. Dzięki temu będziecie widzieć, jak kształtuje się aktualny spread. Jeśli spread się rozszerzy, to mamy tą linię, która jest ta czerwona, to jest linia ask, a to jest linia bid, czyli aktualny kurs. Jeśli spread się rozszerza, to automatycznie dystans między tymi liniami także ulega zmianie. To przy czym było widać, jak jedna linia staje w miejscu, tylko druga skacze, czyli ta linia ask, i widzieć właśnie, jak ten spread się kształtuje. Jest to tyle fajne, że osoby, które zaczynają swoją przygodę z Forexem, bardzo często mają taki problem, że otwierają pozycję krótką, ustawiają take profit, na przykład take profit jest na tym poziomie, prawda? Natomiast kurs też dochodzi dotąd i dziwią się, czemu dana transakcja nie została zamknięta. No otóż cena bit doszła do tego poziomu, natomiast cena ask, w której zlecenie jest zamykane, nie doszła i była gdzieś tutaj, prawda? No skutek tego my widzimy na wykresie, że cena doszła do naszego TP, no natomiast w praktyce było inaczej. I patrząc na linię ask, wiemy, do jakiego poziomu faktycznie doszedł kurs zamknięcia i czy został osiągnięty pułap naszego take profitu, czy nie. Więc szczególnie na początku warto sobie to włączyć. Z kolejnych rzeczy, no tutaj już nie ma specjalnie nic interesującego. Mamy też ten wolumen transakcyjny, który de facto wolumenem nie jest. Jeśli ktoś chce wiedzieć, jaka była wartość zmiany, ilość zmiany ceny w przedziale czasowym, no może sobie z tego korzystać. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest wolumen informujący nas o ilości zleceń, bądź też o ich wartości w danym przedziale czasu. MT4 czegoś takiego w standardzie nie ma. Można kombinować sobie niestandardowymi wskaźnikami, natomiast no, ten wolumen no, nie jest wolumen. Tu jeszcze zapomniałem powiedzieć, że mamy dostępne trzy rodzaje wykresów w standardzie. Jest to liniowy, świecowy i słupkowy. Ale to każdy wie, prawda, jak z tego korzystać. Są to już naprawdę podstawy. Możemy sobie też ten wykres oddalać. Jest to maksymalne oddalenie, maksymalne przybliżenie. Według mnie ta wartość, są te optymalne, gdzie jeszcze widzimy, jak prezentują się dane świece. I też daje nam podgląd szerszy na to, co dzieje się na wykresach. Tak jak wspomniałem wcześniej, w wadach no w MT4 posiada stosunkowo niewiele interwałów czasowych, jest ich dosłownie 9 i nie mamy możliwości tworzenia własnych, więc jesteśmy skazani na te interwały czasowe. Możemy kombinować jakimiś niestandardowymi wskaźnikami i wykresami offline, ale według mnie jest to już, no, są to kolejne kombinacje, więc jeśli ktoś chciałby skorzystać z tego, no to może tak próbować. No, natomiast w standardzie jesteśmy zmuszeni korzystać właśnie tylko i wyłącznie z tych interwałów. Bardzo ciekawym narzędziem jest celownik, z którego ja osobiście bardzo często korzystam. Jest on dostępny tutaj obok kursora. Jest on także dostępny pod scrollem. Jeśli klikniemy sobie na środkowy przycisk myszy, automatycznie wyświetla nam się celownik. Celownik służy do tego, żebyśmy wiedzieli, automatycznie wiedzieli, jaki jest pułap cenowy miejsca, w którym trzymamy kursor oraz jaka jest data. Więc tutaj widzimy na dolnej osi datę i na prawej aktualny kurs, miejsca, w którym mamy kurs. Dlaczego nam to jest potrzebne? Przede wszystkim łatwo zlokalizować nam, gdzie był dany szczyt lub dołek. Tak bardzo szybko nam to idzie. Łatwo dzięki temu wpisać sobie wartości parentów stop loss lub take profit. Ale też mając włączony celownik, przytrzymując lewy przycisk myszy, możemy sobie bardzo szybko zbadać zasięg danego ruchu. Czyli tutaj mierzymy sobie od dołka
klikamy na samym tutaj dole tej świecy, przyciągamy do góry i wyskakują nam wartości od razu przy kursorze. Oczywiście cały czas musimy trzymać. Więc pierwszą wartością jest ilość świec, tak, czyli sobie zmniejszamy, widać, że one także to ta wartość się zmniejsza. 35, 40 i tutaj też tu 49. Kolejną wartością jest zakres w pipsach, a właściwie w punktach, to jest 1029 w tym przypadku, z tego ruchu. I ostatni to jest wartość ceny, na której tutaj kończymy. Więc widać automatycznie, jak ta wartość się zmienia wraz z ruchem kursora. No i tutaj od razu taka ciekawostka. Mamy taką strzałeczkę w dół tutaj przy wykresie. Jeśli ją sobie przesuniemy, to automatycznie tutaj też kończy się nasz wykres, więc jest to taki punkt, do którego wykres będzie się przesuwał, a potem też wraz z kolejną świecą będzie się po prostu przesuwał w lewo. Co jeszcze? No to już przedstawiłem Wam, jak konfigurować wykresy. Możemy sobie to też w szybki sposób usunąć te wskaźniki. Na pewno będzie nam dużo przyjemniej z tego korzystać. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dany wskaźnik i wybieramy usun. Tak samo z tym, które są naniesione na sam wykres, a nie tylko pod nim. O narzędziach analitycznych nie będę mówił, bo po prostu warto sobie popróbować, co jak działa, prawda, jak działa linia trendu. Tylko właśnie tutaj odnośnie tej linii trendu powiem ciekawostkę, o którą często pytają nowi użytkownicy te czwórki. No, załóżmy sobie, znajdźmy sobie jakiś trend, i będzie na przykład tutaj trend spadkowy. I zaznaczamy sobie tą linię. Natomiast ono, jak widać, biegnie od punktu do nieskończoności. Jednak co zrobić, aby to był odcinek, a nie ciągnęła się nie wiadomo gdzie. Więc klikamy na nią prawym przyciskiem myszy. Tam dwukrotnie klikając na daną linię, wyskakują takie kropeczki i po prostu wtedy jest to edytowalny obiekt. Możemy sobie modyfikować. Klikając prawym przyciskiem myszy możemy też zmienić jego właściwości. Tak też teraz zrobimy. Wchodzimy we właściwości, następnie w parametry i oznaczamy promień. Dzięki temu zyskujemy linię trendu w formie odcinka. To się na pewno bardzo często będzie Wam przydawać. To możemy też sobie stworzyć na przykład poziomy wsparcia i oporu w formie odcinka, które także nie będą biegły do nieskończoności. Niestety tutaj te linie horyzontalne nie dają takiej możliwości i zawsze one zajmują, zawsze biegną od nieskończoności w obie strony. To sobie usuniemy. Tu też fajna rzecz. Możemy sobie usuwać ostatnio naniesione obiekty, naciskając klawisz Backspace. To wtedy usuwa nam ostatnio nałożony obiekt. Więc dwa razy klikamy i od razu mamy wyczyszczony ten wykres z ostatnio nałożonych linii. A jeszcze tutaj jedną rzecz powiem odnośnie zarządzania tymi wykresami. Tak jak wcześniej mówiłem, można je sobie tutaj bardzo szybko posegregować w oknie. Możemy sobie zrobić kaskadę, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby było wszystkie widoczne. Weźmiemy sobie je w pionie. I tu też możemy sobie je automatycznie przestawiać, natomiast tylko w obrębie danego okna. Nie możemy sobie wyjść z tymi wykresami gdzieś poza platformą. Więc jeśli chcemy takie coś zrobić, aby ten wykres był widoczny gdzie indziej, musimy sobie otworzyć drugą platformę. Idźmy dalej. Mamy teraz profile i szablony. To jest kolejna część personalizacji ustawień platformy. Tak jak sobie już stworzymy
Interesujące nas instrumenty, czyli tutaj klikamy prawym przyciskiem i okno wykresu. Wtedy mamy już na przykład jakiś zbiór interesujących nas wykresów. Nie chcemy, żeby nam to przepadło. Na przykład chcemy to też przenieść na inną platformę i tak dalej, albo chcemy korzystać sobie na przykład z kilku ustawień, gdzie będziemy mieć tutaj tylko pary walutowe. Weźmy sobie tu na przykład same pary walutowe. A w innym ustawieniu tylko indeksy. Więc co w tym przypadku zrobić? W tym przypadku musimy skorzystać z tak zwanych profili. Profile zapisują nam wszystkie ustawienia aktualnie otwartych wykresów. Aby zapisać sobie profil, klikamy w plik, profile, a następnie zapisz jako. I tutaj wpisujemy pary walutowe. Z tego samego miejsca możemy też sobie otworzyć dany profil. Tutaj mamy właśnie listę profili. Natomiast drugim miejscem, które jest bardziej według mnie podręczne, tutaj sobie klikamy właśnie, to jest nazwa naszego profilu na samym dole. Klikamy myszką i wybieramy inny profil. Tu się chwilę to ładuje. I voilà. Mam otwarty inny zestaw wszystkich wykresów. Wracamy do naszego poprzedniego profilu i pora na szablony. Jeśli już stworzymy sobie wykres, który nas interesuje, czyli tak jak chcemy na nim pracować, możemy stworzyć sobie szablon. Szablony są dostępne tutaj pod tą ikonką niebieską z wykresami. Jeśli już stworzyliśmy interesujący nasz wygląd wykresu, wybieramy zapisz szablon i wpisujemy szablon pary walutowe. Pojawiają się szablony na liście. Teraz przechodząc na inny wykres, klikamy tutaj w szablony i wybieramy szablon pary walutowe. I automatycznie mamy taki sam wygląd wykresu na innym instrumencie. Tyle, że trzeba pamiętać, że jeśli zapiszemy wygląd szablonu wraz z daną linią, na przykład linią horyzontalną, i zapiszemy taki szablon, to wraz z wyglądem świecy zapiszą się nam także te linie. I na każdym kolejnym instrumencie one będą widoczne, więc sugeruję zapisywać szablony z użyciem tylko i wyłącznie czystego wykresu, czyli sam wygląd świec, ewentualnie wskaźniki. Natomiast obiekty zalecam usuwać. Teraz przejdźmy sobie do zawierania zleceń. Co prawda zeszło nam dużo czasu, bo mamy już 18:43, więc postaram się to jak najszybciej omówić. Mamy kilka sposobów na zawieranie zleceń, czyli ten klasyczny sposób z poziomu wykresu, one-click trading i sposoby niestandardowe. Klasyczny sposób to ten, gdzie dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy w zakładce rynek i potem otwiera nam się okno zlecenia. Kiedyś to była jedyna możliwość do otwierania pozycji na MT4. Teraz jest parę więcej sposobów. Natomiast wydaje mi się, że wśród traderów jest to dalej jeden z najbardziej popularnych sposobów. I tutaj szybko sobie konfigurujemy, prawda, wolumen zlecenia, stop loss, tutaj profit, egzekucja, czy to jest zlecenie z egzekucją natychmiastową, czy też oczekujące. Wybieram sobie rodzaj tych transakcji. I po tym wszystkim wystarczy nacisnąć kup lub sprzedaj porynkowy. Automatycznie transakcja jest otwarta. Drugim sposobem jest skorzystanie z One-Click Trader, czyli tego modułu, który znajduje się w lewej górnej części wykresu. Domyślnie jest on włączony, możemy sobie też schować to klikając na tą małą strzałeczkę. I tu mamy właściwie do wyboru tylko wolumen transakcyjny. Możemy go wpisać ręcznie, bądź też zwiększać, zmniejszać, klikając myszką. To samo. Klik i jest zlecenie otwarte. Możemy sobie go też umknąć pod prawym przyciskiem myszy tutaj.
I tak samo możemy też dokonać ustawienia transakcji z poziomu wykresu. Czyli klikając prawym przyciskiem myszy na dany pułap, możemy ustawić sell limit. Tutaj buy limit. Więc od razu tam, gdzie klikniemy, tam możemy ustawić daną pozycję. Natomiast tutaj, jak widać, mamy tylko zlecenia limit dostępne. To tutaj jest buy limit, to jest sell limit. Natomiast gdzie są wtedy transakcje buy stop i sell stop? Otóż jeśli chcemy zagrać buy stop, musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy, wejść w handel i tutaj wybrać buy stop. Tak samo tutaj sell stop. Najszybszym sposobem na zamknięcie transakcji jest klikanie tutaj na te X w dolnej części platformy w terminalu. Drugim sposobem na zamknięcie transakcji jest dwukrotne kliknięcie na nią i tutaj wybór zamknij. Więc tu mamy dwa sposoby na zamknięcie pozycji. Możemy także to zrobić poprzez otwieranie pozycji przeciwstawnej i później równoważenie tego. Więc na przykładzie funta do dolara możemy tworzyć pozycję długą, później pozycję krótką, dwukrotnie w terminalu kliknąć na tę transakcję, na dowolną z nich i tu w typie egzekucji wybrać zamknij przez. Automatycznie wyskakuje nam przeciwstawna pozycja do tego i pa. I zamykamy obie te transakcje. Można także zawierać transakcje z poziomu głębokości rynku. To jest nowość wprowadzona do MT4 w ciągu ostatnich 2 lat. Nie pamiętam niestety dokładnie kiedy. Co prawda, z głębokością rynku nie ma to zbyt wiele wspólnego, z racji, że no niestety MT4 nie daje nam dostępu do wolumenu transakcyjnego, czyli do właśnie tej głębokości. Natomiast mamy tutaj poziomy zleceń z kursami, gdzie jest zawsze to zmienione. Kolejny poziom to jest 1 punkt różnicy. I tu też możemy zawierać sobie transakcje. Różnica jest tylko taka, że tutaj możemy automatycznie dodać sobie wartość tych profit i stop loss, wybierając wartości w pipsach. I tak samo tutaj wstawiamy kup. Zlecenie jest otwarte. Mamy take profit i stop loss. Wiem, że czas nas trochę nagi, mamy już 18:47. Jeszcze sesja pytań miała być, więc tylko pokrótce, tylko wspomnę o rodzajach, o dodaniu tak zwanego stopu kroczącego, czyli trailing stopu. Jeśli mamy otwartą transakcję, aby dodać trailing stop, czyli poziom stop loss, który będzie podążał za ceną wraz z powiększającym się zyskiem, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zlecenie w terminalu, a następnie wybrać trailing stop. I tu wybieramy wartość w punktach, a właściwie w pipsach. To jest właśnie problem z różnicą na nazewnictwie, na przykład na 30. I jeśli nasz profit wyniesie 30 pips, stop loss zostanie ustawiony na 0, czyli na punkt otwarcia transakcji i będzie podążał dalej. Natomiast jak rozpoznać, czy mamy dodane to zlecenie trailing stop? Tu z lewej strony w kolumnie zlecenie widać numer zlecenia i na tej karteczce jest widoczne małe T. I pod tym T widać, że trailing stop jest dodany akurat do tego zlecenia. Jeśli otworzymy sobie kolejną pozycję, widać, że tego T tutaj nie ma. Jest też drugi sposób, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na to zlecenie i w trailing stop widać zaznaczoną wartość. To jest, kiedy klikniemy tutaj, zawsze jest zaznaczone anuluj tam, gdzie tego trailing stopu nie ma. Klikamy usuń wszystkie, usuwano to automatycznie wszystkie trailing stopy dodane do zleceń. Mam jeszcze przygotowany dla Was zestaw skrótów klawiszowych, które bardzo często są wykorzystywane, natomiast już czasu trochę nie ma, żeby to wszystko po kolei omawiać. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się tych skrótów klawiszowych, mam całą listę zapisaną
Wystarczy napisać do mnie na maila, czy też na Skype'a i po prostu podeślę link, gdzie to jest. Są to według mnie takie rzeczy, które, z których najczęściej korzystają traderzy. Ja z tego korzystam od lat. Tu z ciekawostek powiem może tylko o tym tej najciekawszej rzeczy, gdzie mamy dostęp do historii konta i co zrobić, abyśmy widzieli transakcje, które zawarliśmy na wykresie. Jak widać, po zamknięciu transakcji automatycznie, może nie tutaj na kablu tworzymy pozycję, ona jest widoczna tylko do momentu, kiedy to zlecenie jest otwarte. Jeśli chcemy, aby ta transakcja była widoczna na wykresie, weźmy sobie mniejszy interwał. Wystarczy lewym przyciskiem myszy nacisnąć daną pozycję, przytrzymać ją i upuścić na wykres. Niebieska strzałka pokazuje miejsce otwarcia pozycji długiej, żółta zawsze oznacza zamknięcie. Jest bardzo fajny sposób na to, aby żebyśmy nie musieli za każdym razem przerzucać pojedynczej transakcji na wykres, tylko automatycznie dodali sobie wszystkie hurtem. Wystarczy, że podczas przenoszenia tej transakcji, czyli kliknięcia lewym przyciskiem myszy na pozycję, przytrzymamy klawisz Shift i wtedy upuścimy to na wykres. I automatycznie widać, że te transakcje, które zawarliśmy na kablu podczas ostatnich paru minut, są dodane. Dominowały tutaj pozycje długie, dlatego jest tyle niebieskich strzałek. Czerwona i niebieska kreska oznaczają wartości tych profit i stop loss, które zostały dodane do transakcji. Możemy sobie oczywiście, żeby to było lepiej widoczne, wejść w ustawienia wykresu i tutaj jest taka opcja jak niech się to znajdą. Pokażę HLC, ażeby to było lepiej widoczne. O, wykres na pierwszym planie. O, dokładnie tego szukałem. I teraz lepiej widać, jak te transakcje przebiegały. Tych skrótów jest całkiem sporo. Takich trików jeszcze jest na przykład klonowanie obiektów, czyli jeśli mamy nałożone na wykresie na przykład nałożoną linię trendu, szybko sobie ją tutaj dodamy. Z przytrzymanym klawiszem Shift możemy zwiększać lub zmniejszać jej długość nie zmieniając jej kąta, więc to przytrzymanie klawisza Shift powoduje, że blokujemy promień. Natomiast jeśli przytrzymamy klawisz Ctrl, możemy ją sobie w bardzo łatwy sposób sklonować, czyli tworzyć kanały, czy też kolejne linie, bądź też inne obiekty, które będziemy mieli, na przykład elipsy, kwadraty itd., itd. To w bardzo szybki sposób możemy sobie powielić. Dobrze, no to już zabrałem Wam i tak już sporą część sesji pytań. Więc przejdźmy do tego, co tutaj mamy. Franciszek, już czytam, co tu jest. Czy są jakieś skuteczne automaty do handlowania? Na pewno, natomiast ja żadnego nie polecam z racji, że każdy automat ma to do siebie, że działa, ale przez pewien czas. Czyli jeśli nawet znajdziemy skuteczny automat, który jest sprawdzony, on będzie działał, ale w pewnym momencie może się okazać, że potrzebne są kolejne modyfikacje, zmiany parametrów, zmiany w kodach, które spowodują, że dalej trzyma on tę samą skuteczność, bądź też na zbliżonym poziomie, co będzie powodowało, że dalej jest zyskowny. Więc nazwy tutaj żadnej nie rzucę. Sam korzystałem z kilkunastu automatów z reguły. Zarabiały one tylko w krótkim terminie, bądź też w dłuższym, ale wymagały odpowiedniej ilości pracy, aby dalej utrzymywać zadowalający profit. Niestety tutaj nie ma już czasu, żeby Wam pokazał, jak te automaty dodawać. No, mam nadzieję, że na kolejnych webinariach odnośnie już bardziej zaawansowanych kwestii poruszę to i
Nawet jeśli ktoś by miał teraz już jakieś wątpliwości, to zapraszam do kontaktu, wyjaśnię co i jak, więc nie ma problemu. Czy da się w jakiś prosty sposób zapisać i przenieść na inny komputer? Jak najbardziej. Platforma MT4, no tutaj były pewne zmiany po bulidzie 650, bodajże, jeśli dobrze pamiętam. I teraz, aby odnaleźć katalogi, gdzie to wszystko mamy zapisane, jest i prościej, i trudniej, po prostu trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Więc tutaj wchodzimy sobie w plik, następnie otwórz folder danych. I tu mamy katalogi dotyczące MT4. To, co nas najbardziej interesuje, znajduje się w katalogach MQL4. To właśnie tutaj mamy dostęp do experts, czyli automaty, indicators, czyli wskaźniki, i scripts, czyli skrypty. I to właśnie stąd możemy, do tych folderów możemy sobie przerzucać inne narzędzia. To właśnie tutaj wrzucamy te, które znajdziemy w sieci. One muszą mieć format MQL, MQ4 lub EX4. I potem wystarczy zresetować platformę, aby móc z niej korzystać. Dodatkowo, cofając się czy do tego katalogu głównego, mamy tutaj profiles i widać nasz zapisany profil pary walutowe. I stąd właśnie przerzucamy na przykład do innej platformy, prawda, cały profil do tego samego katalogu i templates, co są zapisane szablony, też szablony pary walutowe. Więc wystarczy sobie wejść jeszcze raz w plik, następnie otwórz folder danych i tu są zawarte wszystkie pliki dotyczące tego, co dzieje się na platformie. Tak samo logi z każdego dnia po kolei, config, czyli dotyczące ustawień serwerów i history, czyli dane wykresów. Chodzi tutaj oczywiście o kwotowania. Więc wystarczy sobie tu wejść i później to samo zrobić na drugiej platformie i poprzerzucać odpowiednie pliki do innych folderów. Następne pytanie od Józefa. Jakie czynności należy wykonać, aby uruchomić tester strategii? Tester strategii jest dostępny pod tą ikonką białej kartki i lupy, więc wystarczy sobie tutaj kliknąć i dalej już działamy. Możemy sobie otworzyć, tutaj wybieramy sobie przede wszystkim strategię. Jest pierwszy krok, później instrument, na którym chcemy ją sprawdzać, a potem rodzaj modelowania danych historycznych. Najczęściej wybiera się to najbardziej dokładne, czyli każdy tick. Tylko tutaj, aby ten wynik był, tego testu był wiarygodny, no najlepiej zapatrzeć się w dobrej jakości dane historyczne. Więc te MT4 nie zawsze są, te, które są dostępne w standardzie, nie zawsze są na tyle wiarygodne i na tyle długie, aby te testy były coś warte. Więc musimy sobie to dobrze sprawdzić, na jakich danych operujemy, tak abyśmy mogli uznać ten test za po prostu wiarygodny, taki, który faktycznie pokazuje nam, jak dana strategia działała. W tym też pomaga tryb wizualny, czyli wtedy widzimy, jak automat pracuje na tworzących się po kolei świeczkach. I tutaj możemy sobie po prostu zwiększyć to tempo. Co ważne, warto sobie tutaj wybrać rodzaj spreadu. Kiedyś nie było takiej możliwości, teraz jest. Czyli możemy bazować na spreadzie aktualnym. Wtedy bierze platforma ten, który jest aktualny w momencie, kiedy klikniemy przycisk Start, czyli uruchomimy test. No i interwał. Dostępne są tylko te. I tu też oczywiście konfigurujemy sobie parametry samej strategii, więc możemy sobie to później dowolnie zmieniać. Pod optymalizację zmienić także kolejne wartości, abyśmy automatycznie mogli zrobić, wykonać paręnaście tych testów, a czy nawet parędziesiąt z różnymi ustawieniami, konfiguracjami wszystkich parametrów. Wtedy wszystko nam wyrzuca tu w optymalizacji, to trzeba tutaj zaznaczyć. No i ustawienie konta. Więc możemy na przykład wybrać sobie, aby otwierało tylko pozycje długie, albo tylko krótkie.
Mamy naprawdę sporo możliwości, aby pokonfigurować ten tester. Ale tak jak mówię, najważniejszą rzeczą są dobrej jakości dane historyczne. Bez nich żaden test nie będzie wiarygodny. Pytanie od Ryszarda. Mówi pan, że platforma MT4 ma trochę małą funkcję w porównaniu z innymi platformami. Czy jest więc planowane wprowadzenie innych platform? To akurat jest pytanie do Tickmilla. Tutaj nie mogę się wypowiadać w ich imieniu, natomiast jestem przekonany, że w perspektywie roku czy 2 lat wszyscy brokerzy będą musieli pożegnać się z MT4, więc w sumie także i traderzy, i będą przerzucali się na MT5. Tam funkcji jest sporo więcej. Tu niestety konstrukcja wyjściowa MT4 ogranicza dostawców tego programowania w wielu rzeczach. Więc ta nowsza wersja platformy otworzy wiele drzwi, ale też spowoduje, że będziemy musieli zmienić nasze przyzwyczajenia. Czy testy są wiarygodne? Strategia potem bez problemu zarabia? To pytanie od Franciszka. To właśnie trudno powiedzieć, bo testy historyczne to jest według mnie wstęp do wstępu, tak? Czyli jeśli mamy strategię, przetestujemy ją na danych historycznych i tam wypadnie ona dobrze, no to jeszcze nie jest powiedziane, że ta strategia będzie zarabiać w przyszłości, ponieważ musimy mieć na uwadze, że sprawdzamy ją na danych historycznych, a nie na danych bieżących. Więc musimy tutaj wziąć pod uwagę to, że te warunki w przyszłości będą się zmieniały, że ta strategia będzie w różny sposób pracowała na danych realnych, gdzie też możemy mieć inną egzekucję zleceń, nie w tych warunkach tak zwanych neutralnych, tylko też musimy brać pod uwagę, że mogą być różnego rodzaju opóźnienia przy realizacji zleceń, na przykład przy zbyt dynamicznej zmianie ceny, mogą być poślizgi cenowe. Tego niestety tester nie uwzględnia. Więc tester przeprowadza badanie, czy nasza strategia działa zgodnie z założeniami, jakie mamy, prawda? Czyli czy otworzy pozycję w neutralnych warunkach, w miejscu, w którym byśmy tego chcieli. Natomiast wynik pozytywny na danych historycznych nie gwarantuje nam w żaden sposób tego, że będzie ona zarabiała. Czy jeszcze jakieś pytania? Już na wszystkie udało mi się odpowiedzieć, a czas niestety nas tutaj nagli. Dobrze, jeśli nie ma więcej pytań, mi pozostaje zaprosić Was na sesję live trading, która odbywa się już w najbliższy czwartek o 9 rano z Piotrem Wilczyńskim. Będzie 1,5 godziny handlu na rachunku rzeczywistym, więc będziecie mogli zobaczyć prawdziwego tradera w akcji, więc serdecznie zapraszam. Tymczasem ja dziękuję i do zobaczenia za tydzień podczas kolejnego webinarium poświęconego postawom na rynku Forex. Na następnym spotkaniu zajmiemy się zleceniami stop loss. Dziękuję, pozdrawiam.